Miał 23 lata, wielki talent i plany. W dzień malował obrazy, nocami miejskie ściany. W swoim mieście ze swych prac był znany. Chciał więcej, a jego sztuka nie znała granic. Wyjechał do metropolii, ruszył się z miasta. Wziął pędzle, farby, stelaż i szukał szczęścia. Znalazł pracę, ale tak mała pensja nie zadabalała go jak reszty społeczeństwa. Wpadł w długi, nie minął czas długi. Nie miał na opłaty farby, nawet na sztuki. Jego kumpel, kombinator jak cholera, zaoferował pomoc, dając mu pracę dealera. Nic się nie ma, z pieniędzy ci nie zabraknie. Zgodził się, każdy by się zgodził, kto jest na dnie. Miał obawy, wyrzuty, że goni towar. Ścian już nie bombardował, coraz rzadziej malował. Pewnej nocy sumienie ugryzło go w jego duszę. Tak nie będzie dłużej, tylko sobą być muszę. Z puszek wysypał prochy, wsypał je do farb. Tamtej nocy namalował dzieło. Znów sobą się stał, być sobą. Przede wszystkim to prosta reguła. Ja jestem sobą, robię swoje, używając pióra. Maski, sztuczne uśmiechy, to domena kłamcy. Ci ludzie często bardziej różni są niż narcy. Pamiętaj, nigdy nie obracaj się na pięcie od swojej rodziny i wszystkich bliskich. I zawsze umiej się wycofać w odpowiednim momencie, żeby być sobą przede wszystkim. Pamiętaj, nigdy nie obracaj się na pięcie od swojej rodziny i wszystkich bliskich. I zawsze umiej się wycofać w odpowiednim momencie, żeby być sobą przede wszystkim. Opowiedziałem wam już w życiu różne historie i każdy z was miał na nie różne teorie, a ta historia będzie tym razem na faktach, bo opowiedziała ją Christiane. Jej matka wychowywało ją osiedle betonowe, gdzie miliony zakazów zaprzątało dzieciom głowę. W domu życie też nie było kolorowe, więc w wieku 13 lat wpadła w towarzystwo nowe. Setek ludzi, którzy dawno już z sobą nie byli. W oczach 13-latki fajni, bo z dnia na dzień żyli. Imponowały jej skręty, hasz, tablety. Zaliczała coraz wyższe levele, niestety. Potem kwasy, aż w końcu dała po kablach. Tak oto mała dziewczynka poczuła smak bagna. Najpierw kradła, by mieć na to wiec, ale było mało dworzec. Tam zaczęła sprzedawać swe ciało. I kiedy kolejny odwyk gówno dał, a kolejny kumpel władował złoty strzał, wyniosła się stamtąd z matką, nie wróci na pewno. Wyszła z tego, ale uwierz mi, że ledwo. Spytasz, gdzie tu morał? Ja ci powiem, rusz głową. Nie patrzeć na innych, przede wszystkim być sobą. Nie stoczysz się wtedy przez nikogo na dno. A ja zapraszam do lektury, który my dzieci z dworca są. Pamiętaj, nigdy nie obracaj się na pięcie od swojej rodziny i wszystkich bliskich. I zawsze umiej się wycofać w odpowiednim momencie, żeby być sobą przede wszystkim. Pamiętaj, nigdy nie obracaj się na pięcie od swojej rodziny i wszystkich bliskich. I zawsze umiej się wycofać w odpowiednim momencie, żeby być sobą przede wszystkim.